Cześć, witajcie. Kolejny odcinek. Lecimy do zaginionej dżungli. To już jest ostatni etap. Mam nadzieję, że ostatni, bo może jeszcze być jakiś ukryty, ale nie wiem, nie sądzę. Ostatni etap naszej rozgrywki. Tutaj idziemy. Dżungla jest, a później wulkan. No i to jest ostatnia, czwarta kraina. Chyba koniec naszej wędrówki, a później zbieractwo nam zostanie na końcu. Różnych znajdzie knie zebranych. Tych fragmentów, tych artefaktów. Ale zobaczymy, co dostaniemy za ten level. Jaką właściwość nową. Podwójny skok mamy. Te skrzynie też możemy już przesuwać. A co jeszcze czwarte? To już nie pamiętam. Zobaczymy. O, skrzynie możemy teraz. Chyba po tych, ta czwarta umiejętność. Po tych kryształach takich na boku pewnie można będzie się wspinać. No ale zobaczymy. Dobra, jest ta dżungla. Pamiętam ten etap. Też fajny, ciekawy. Tak, tutaj te pterodaktyle będą latały. I latających dużo też było. Owadów. Już ich słyszę. Tak, tutaj. Po lewej. No, jak się ich dobrze namierzy, to z daleka też można rozwalić. No, namierzaj, dobra. I tu przesuwamy. Tylko co tu jeszcze jest na dole? Nic, woda. Dobra, tu jest dalej, a tu co mamy? Też coś się kryje. Hidden Jungle, ukryta dżungla. Zobaczymy, co tu, czy tu bosik był. Pamiętam, że to nie był taki level krótki. Też jakiś boss tutaj był. Ale jaki zwierzak, nie pamiętam. Może ten dinozaur? No i ładnie dżungla wygląda. Znaczy ładnie, no ładnie jak na
grę pięcioletnią. Teraz to mogliby lepiej zrobić. Ale niestety nie robią platformówek. Ten Ratchet to kiedy wyszedł? 5 lat temu? Nie no, Rift Apart wyszedł w 2020 roku. No to 4 lata, no to nie robią, już nie będzie. Albo za 3 lata na premierę PS6. To co, niech jedną platformówkę na 6 lat robią, na 7? Długo, za długo. No wiadomo, że kiedyś budżety gier były o wiele mniejsze i co roku trzaskali wersję takiego Ratcheta na przykład, a teraz zmiana czasów i budżetów gier. Technologia też do przodu poszła, dlatego coraz lepsza grafika, silniki coraz bardziej wydajne i wszystko kosztuje. Dobra, to tu możemy sobie skoczyć. Damy radę stąd? Skoczysz czy nie? O, tutaj bijesz śnieżką. Dobra. Tu jeszcze coś było, nie? Tutaj. Tam widzę. No zobaczymy. Nie to. Nie ten przycisk. Kurde. Nie, nie daleko. Dobra, na razie nie. Nie można. No ale tutaj też jest. O, tu jest ten duży dinozaur, ten roślinożerny. Olbrzymi jest. Dobra, idziemy górą. No zaraz skoczymy. Poczekamy. Dobra, tutaj też skradanie, bo on tutaj powstanie, ten. A tam, zobaczymy. Dostałem trofeum, ale tak, ginę. Niestety ginę. No ale możecie go od razu ominąć. Tutaj można? Nie. Thank you.
No, namierzamy ich z daleka. Kurczę, za daleko. To. Dobra. Na lilię. I tutaj namierzamy. Trzy razy. I ostatni. Okej. Tak, tutaj góra też jeszcze jest. Zobaczymy. Co tu się kryje? Znajdźka jakaś albo fragment. O, fragment. Słabe to jest. Czterech od razu biją. Dobra. Tak, ale już to ominąłem na pewno. Bo tu musiałem... Po lewej jeszcze było, nie? A tutaj już... Idę dalej, więc te skrzynki tam też ominąłem wcześniej. Tak, tu pamiętam było trochę sekretów. W tym poziomie. Na tym poziomie. Dobra, tutaj trzy. Trzy. Ten znowu tutaj. Góra. Tu jest. Tak, pan nie pozwala. Trzeba się chyba poskradać trochę. Tutaj mamy jeden, drugi zakopany. No, tu już widać winda. To jedno. Teraz tutaj. Drugie. I trzecie potrzebne, ale chyba będziemy mogli wskoczyć teraz. Nie, jeszcze nie. No stąd. Można. Można. Dobra, czyli trzeci potrzebny. Może tu będzie. Albo już dalej jestem. Po co ten trzeci? Po co ten trzeci, nie? Coś też pewnie otwiera. Dobra, może mogę przełożyć to tutaj, nie? Sprawdzimy.
No i co? Co teraz pójdzie do góry? Dawaj. Możemy teraz skoczyć tutaj. Nie. No, skoczymy. Nie. Dobra. Tych kondorów też nie rozwalę. No dobra, jeszcze raz to samo robimy. Gdzie ten trzeci jest? Może tu gdzieś prawie? Dobra, idę dalej. Dobrze, zginąłem. Ale blisko. Powtarzamy. I nie ma problemu. Nie, tutaj nic nie ma. Skoczymy. A tu jesteś. Dobra. No, na przykład mogę, nie? Trzeci. Ale tam nic nie da, jak tam na przykład się cofnę z tym. Co by to było? Idę dalej. Ale tu jest trzeci, nie mógłbym się na przykład cofnąć. Tu jest dalsze przejście, a mógłbym się cofnąć? No mógłbym się z tym cofnąć. Spróbujemy. Nie wiem, co to mi da, może nic, ale trzeba zawsze spróbować. Tak, to jest zdecydowanie najdłuższy poziom. No i trzeci. Sobie tutaj włożymy i zobaczymy, co to da. No to będzie trzeci, nie? I co? I co to dało? Nic. Nie, to nic nie dało jednak. Dwa wystarczyły. No trudno. Raczej nic. Thank you.
Dobra, jestem latający. Już dało sobie znać. Tutaj możemy. Tutaj także. No i co? Najpierw tędy. Znajdźka jest, ok. Tu może jeszcze możemy coś zdobyć. A, to z tej strony. Okej. Wodospady. I na górę. To nas wybije. Dobra, chyba tak. Ominiemy to. No i tutaj. No nawet nie muszę na tym, nie? Tylko... No ale dobra, postawię. I tak tylko do skoku potrzebne. Można krzywo postawić. Przesunąć trochę wcześniej i też skoczymy. No dobrze, lecimy. Wyżej. Coraz wyżej. No, tutaj. Czy ja mogę tu skoczyć na przykład, nie? Tam dalej. No też jest taka rozkmina, ale pewnie nie. Ale jakbym przesunął? Nie. No, tylko mogę tak przesunąć. Dobra, spróbujemy, ale za daleko. Ta, na pewno. Dobra. No dobra, mamy The Lost Oasis. Zagubiona oaza. Kolejny poziom, podpoziom. No fajnie wygląda. Muza też fajna. Na piranie trzeba uważać.
Tu jesteś, nie? Wyżej. Ale nie mogę tu skoczyć. Nie da rady, za wysoko. Ale stąd... Może... Tutaj, nie? Też nie doskoczę. Dobra, powrót. Będzie chyba można jakoś skoczyć. No proszę. Obniżyło się. Aha, czyli jak tamte skrzynki zobaczyłem, mogłem tylko takie zebrać, okej. Okay. Chyba się dostać tam nie bym nie mógł. Dobra, dalej. Tu jeszcze te skrzyneczki po prawej widziałem. No. No. Nie, za daleko są. Bliżej trzeba. Teraz zastrzela. Okej. Tam też, dalej. No tak, jak widzicie skrzynki to można z daleka też właśnie tym rzutem je zebrać. Tak, tutaj też będą takie jaskinie. To kojarzę. No i lecimy. Tutaj, tutaj. Aha, dobra. Niełatwo. Tu dół nic nie ma, dobra. Tu jest fragment. Chyba kółko trzeba zrobić. No jeszcze zobaczymy. Bo i tak bardzo dobra grafika jest, ostra, ale chciałem... Controls nie... Audio tu nie można graficznie. Tylko pewnie... W opcjach było ustawienie jasności. Ale tak i tak jest bardzo dobra grafika, ostra przynajmniej. Nie ma bardzo dużo detali, ale jest kolorowo. I naprawdę, ostra grafika. Nie ma jakichś zamazań. Woda też całkiem dobrze wygląda.
Tak, czasem te prostsze gry mają grafikę ostrzejszą niż takie skomplikowane. Na przykład Warhammer miał grafikę mniej ostrą niż to. Oczywiście o wiele lepsza była, detali więcej. Ale sama grafika, ostrość, to tu jest lepiej. Tam jakiś filtr był nałożony i dlatego tak jest. No ale nie ma co porównywać, tutaj jest prosta grafika. Trójwymiarowa, prosta platformówka. No te żuki też wyglądają tak. Proste obiekty, nie? Jak za czasów PS2 nawet. Takie były. Tacy byli przeciwnicy. O, i tutaj właśnie też coś było, na pewno. Tu na stówę jest coś. Ta. Tu było. Chyba tu też mogę. Dobra, tutaj też. Ale tutaj dalej. No nie wiem. Na razie chyba nie. No, nie mogę. Tu trzeba obniżyć. Tego chyba. Tylko jak? Dobra, wracamy. Ale wiem, że tu też mogłem właśnie. Dobra, teraz tego. Tam się coś musi odkryć. Obniżyć, że tam wejdę i coś znaczka jakaś. Też coś kojarzę, pamiętam. No dawaj. No i gdzie teraz mogę wskoczyć? Co ja tu mogę teraz zrobić? Tu? Nie wskoczę. Tu wskoczę, okej. Tu mogę i mamy przejście dalsze. Tak. Tu może? Dobra, znowu tu trzeba. Bo mnie zabije. Powoli przejść. No właśnie, są przejścia. Tu mamy to. Gdzie to było potrzebne? Tutaj. Pewnie tak, ale tutaj pamiętam. Też coś tutaj było, żebym tam się dostał, no ale teraz nie wiem jak. Dobra, idę z tym dalej. Dobra, tu możemy. Proszę bardzo, znowu trofeum. 300 skrzynek rozwalonych chyba. O, tutaj. Będę mógł. No tu dalsze przejście. Dobra, po co ja z tym idę? Tak daleko. Ale tam jeszcze. No właśnie, jak tam skoczyć? Dobra, na razie do przodu. Kurde. No tak, bez tego to ja tu nie wskoczę, to jest potrzebne. Coś tutaj musimy znaleźć. Po co mi to potrzebne jest, nie? A, tu jest, okej. Ale to tylko wyciągniemy. I co to mi da? Nic.
No tutaj musi to do góry pójść, to to wyskoczę, tak to nie. Kurde, po co mi to jest potrzebne? Gdzie tu mam? Gdzie mam to wsadzić? Nie widzę tego. Tutaj nie wskoczyć, kurde. No tak, tam znajdźka jest na stówę. No nie wiem na razie. Dobra, idę dalej. Muszę to zostawić, bo inaczej nie skoczę. Ominąłem tutaj tą znajdźkę. Góra. Kurde, naprawdę nie ma. Po co to jest? Po co ja to zebrałem, jak tego tutaj nie ma? Albo przynajmniej nie widzę. Kurde, nie daję spokoju. Dobra. No, ja już tu chyba się nie cofnę, bo to na dole jest. A jeszcze zobaczymy, tak. Coś ukrytego może być. No, a tak nie wskoczę, nie? Od razu tak, tak, tak. Dobra, doleciał. No po co to jest? Gdzie tu jest? Gdzie tu, tu? Przecież musi być. Na dole? Że ja nie mogę z tym polecieć dalej. Kurde, normalnie. Może tu? No po co to jest? Gdzie ja mam to uruchomić? W którym miejscu? Kurde, może zabiję ich? Dobra, może nie mogę teraz, no. Może będę miał jeszcze jakiś skok inny i się cofniemy, no nie wiem, tak mi się wydaje, bo tu nic nie widzę. Żeby tutaj wskoczyć, niestety. Dobra, zostawiam to.
Dobra, tutaj mogę, tutaj też. No tam nic nie było? Nic, dobra. Tutaj coś jest. No, no właśnie. Tu potrzebna. To może było tamto, nie? Dobra. No ale jak ja mam skoczyć? No dobra, idę już. No ale tu jest miejsce na to, okej. Okay. No czy tutaj znajdziemy? Znajdziemy, dobra. Czyli to stąd można zrobić. Piranie łatwe. No i nas wrzuci na górę. Nie? Aha, winda się uruchomiła. Dobra, czyli tak trzeba było. Może tu z góry jakoś skoczyć. O, tu coś widzę. Tutaj, tak jest. No, gdzie tu skoczę? Tu skoczę. O, no właśnie. Po tych filarach. No, takie ukryte trochę są też. Można minąć, bo jak pójdę do przodu, to... Nie, tu. Od razu idę dalej z fabułą, nie? A tu są jednak ukryte rzeczy. No i zrobimy. Po tych filarach się dostaniemy tam. O właśnie. No i tu winda jest uruchomiona i jestem dalej. Pewnie znajdźka. No tak, już widzę. Fragment jest. Tu kolejny fragment widać z daleka. Tu mogę na dół. O, to. Te kryształy mi nie pasują. Też potrzeba to rozwalić chyba. Ale jak skończymy ten poziom. Zapewne. No dobra, to jest teraz... O, jesteśmy już w wulkanie. Dobra. Czyli jesteśmy dalej. Zobaczymy mapę. Dwie do końca, czyli żeśmy dżunglę przeszli. Dobra, okej, okay. Czyli ja może tutaj zakończę, bo mamy w tej chwili jeszcze dwa do końca levele. Kurczę, ten level też pamiętam. Tu też trzeba będzie otwierać te wrota. O, właśnie tutaj. No, tu jest źle. Tu trzeba szukać pierwszego.
Też nie pierwszy. Pierwszy jest 3. Tu jest pierwszy, okej. Ten. Chyba ten. Nie, nie ten. Wow, lawa, zabiło mnie. No dobra, zrobimy tylko szybko to. Ile tutaj trzeba? 4? 4, dobra, ten jest pierwszy na pewno. Drugi jest... Nie ten, nie ten. Tylko taki podwójny. Ten nie, na pewno. Ten jest ostatni. Szukamy drugiego. Gdzie może być? Gdzieś jest! Ale gdzie? No tu już tak jest trochę trudniej. No i dobrze, właśnie o to chodzi. Tu nie, tu nie. Może być dalej. Tak, tu jest. Tak czy nie? Nie. Dobra, to był teraz ten. O, tu nie, gdzie to? To jest tu, dobra, okej. I trzeci. Ostatni jest tutaj, dobra. I znajdźkę mamy pewnie. Zobaczymy, co tu mamy. Fragment, albo ten. Tak, fragment jest na górze. To ciekawy level, naprawdę fajnie ta lewa wygląda. Czerwona bije po oczach. Dobra, mamy fragment. Dobra, to już nie będziemy się z nimi bić. No dobrze, to ja może tutaj zakończę i kontynuujemy oczywiście w następnym odcinku. Serdecznie zapraszam. Dzięki za oglądanie. Do następnego. Hej!